spotkanie takie, które ma budować nie tylko nasze lepsze myślenie o kulturze, ale i lepszą rzeczywistość. Myślę o tej legislacyjnej, później o tej mentalnej, która pozwoli nie tylko zapisywać rzeczywistość dobrym prawem, ale i przyniesie determinację, by to dobre prawo wykonywać. To poprzednie spotkanie zostało przez Państwa wysoko ocenione. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za tę olbrzymią korespondencję, którą od tamtej pory od Państwa dostaję, za fantastyczne maile, wciąż z mądrymi uwagami, nie tylko odnoszące się do plonu tamtego spotkania. A więc nie był to zmarnowany czas, choć nie wiedzieliśmy, co z tamtego spotkania wyniknie. Nie były to puste słowa, bo spisaliśmy to w jakiś materiał, który większości z Państwa został przesłany. To spowodowało kolejne odniesienia i myślę, że to jest dobra metoda pracy, nie seminarium, po którym tak często niewiele pozostaje, ale tutaj zostają spisane dobre myśli i wierzę, że za tymi dobrymi myślami przyjdą dobre czyny. Ale pozwólcie Państwo, że teraz może jeszcze jakiś element taki uroczysty. Otóż wśród znakomitych gości, którzy przyjęli moje zaproszenie, jest człowiek szczególny, którego chciałbym powitać specjalnie. To osoba o nieprzeciętnych zasługach dla polskiej kultury, wybitny aktor o wspaniałym zawodowym życiorysie, który kilku pokoleniom widzów dostarczał i nadal dostarcza olbrzymich wzruszeń i doznań. Człowiek o niezwykle perfekcyjnym, wszechstronnym warsztacie, o niebywałej intuicji artystycznej. I cieszę się, że wśród wartości kultury jest ta wartość szczególna. Pan Ignacy Gogolewski, który w czerwcu skończył 80 lat. Proszę przyjąć, panie Ignacy. Pojawiają się te kwestie kultury, kwestie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej i będzie za chwilę jeszcze jeden ceremonialny moment. Jest to ustawa bardzo kontrowersyjna. Państwo baliście się niedostatku konsultacji nad tą ustawą. Niewiele brakowało, ta ustawa zostałaby odrzucona na sali sejmowej. Tak się nie stało, wbrew intencjom znacznych grup świata artystycznego, zdeterminowani twórcy, nie wiem jak udało im się to przemycić, wnieśli na salę sejmową transparent, którym protestowali przeciwko tej ustawie. Ten transparent został odebrany przez Straż Marszałkowską. Muszę prawomyślnie się odezwać, że rzeczywiście było to działanie poza regulaminowe, któremu ja nie sprzyjam. Uważam, że konsultacje nad ustawą byłyby bardziej właściwą formą działania, ale autorytetem wicemarszałka ten odebrany transparent grupie artystów, która była na galerii, udało mi się odzyskać. No i za chwilę go oddam panu prezesowi Olgierdowi Łukaszewiczowi. Choć tak jak przed spotkaniem rozmawiałem z panem prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Jackiem Brąckim, pan prezes Brąski uważa, że może ten mój gest będzie przedwczesny.
bo jak prezes Grąski twierdzi, niewykluczone, że prezes Olgierd Łukeszewicz z oszczędności wykorzysta ten transparent ponownie w Senacie. Ale już w tę płaszczyznę dalszego operowania tym transparentem wnikać nie będę. Panie prezesie, nie jestem za takimi nieregulaminowymi działaniami, choć rozumiem, że była to determinacja i ten transparent zwraca. Chciałem bardzo przeprosić, no ale muszę poinformować Państwa, jaki to był transparent. Ja nie spodziewałem się, że to posłuży kolejnej demonstracji. Bardzo przepraszam, to się już nie powtórzy, w Senacie na pewno nie. Bardzo przepraszam za tę formę, która mogłaby być również wyszydzona. Więc to, że media nie zdążyły nas złapać na sali, żadna fotografia się nie ukazała nigdzie, ale posłowie zobaczyli naszą determinację, równą determinacją pielęgniarek, powiedzmy. No ale ta zbieżność nas trochę też onieśmielała. Przepraszam, to się już nie powtórzy. Przepraszam za nadużycie zaufania. Gorąco namawiam wszystkich. Potrzebny nam jest dialog społeczny w sektorze żywego planu, a więc i muzyki, i teatru. Unia Europejska wskazuje brak tego dialogu już od 2004 roku w Polsce. Jesteśmy ostatnim krajem, który tego dialogu nie prowadzi. Posłowie zostali zamienieni w pracodawców, postawieni w rolę pracodawców i w to, co powinno być wypertraktowane pomiędzy pracodawcami, wykonawcami, a pomiędzy pracodawcami. Raptem przybrało postać bicza ustaw. Proszę Państwa, ja zwrócę tylko polemicznie, tak żeby ożywić uwagę na pewne elementy niewydyskutowane. Co to są wieloletnie dyrektorskie kontrakty? Proszę Państwa, pisze wczoraj pan Roman Pawłowski, że aktorzy wyrzucili dyrektora w Teatrze Powszechnym. Ten sam Roman Pawłowski niedawno oburzał się na dyrektora, który mówił aż starych. To było jego credo. Nikt na to nie zareagował. Jak aktorzy mogli na to nie zareagować? Proszę Państwa, przykład z innego teatru. Przypominam o obowiązku zgłoszenia w koordynacji pracy artystycznej i uzyskania zgody dyrekcji na wszelkie zajęcia pozateatralne oraz wyjazdy, nawet jeżeli przypadają w soboty, niedziele i święta. To ogłoszenie zostało oddane do kancelarii zajmującej się prawem pracy. Ono jest niezgodne z prawem pracy. To nie namawia do współpracy celem lepszej organizacji pracy teatralnej, tylko to są zakazy. Proszę Państwa, niestety mamy przykłady przeradzania się w pewną patologię władzy dyrektorskiej w środowisku artystycznym. Dlaczego to nie mają być trzyletnie kontrakty, które, jeżeli się sprawdzi dyrektor, byłyby przedłużane? Zwracam uwagę na to, co powiedział poseł Józef Zych. Jak to się dzieje, że w ustawie zwykłej proponuje się zmianę kodeksu pracy, zasad? Ten jeden z projektodawców, poseł sprawozdawca, mówi: powiem szczerze, że koledzy, którzy brali udział w rozmowach ze mną, a nawet eksperci, nie mają pojęcia, że zatrudniałem aktorów po dyplomie za 800 zł brutto plus 100 zł za przedstawienie. Proszę Państwa, i ten sam poseł foruje, rekomenduje Sejmowi niewolę aktorów, którzy nie mogą niczego dorobić. Proszę Państwa, ja napisałem artykuł "Umówmy się na teatr" w reakcji na tekst wspomnianego pana Romana Pawłowskiego. Umówmy się na taki teatr, w którym aktor będzie się mógł skoncentrować na swojej pracy w teatrze w warunkach bezpieczeństwa socjalnego, życiowego dla siebie i dla swojej rodziny. I nieprawda jest, że nasze stowarzyszenie wybiera kogoś, kto jest jakby układowy, kto będzie chronił pracowników. No mieliśmy taką sytuację niedawno w Sosnowcu, gdzie przedstawiciele ZASP-u złożyli wotum braku zaufania do całej procedury tej komisji, ponieważ no wybrano raczej osobę, która nie miała w ogóle pojęcia o tym, czym jest teatr, czym są przepisy w teatrze. To była osoba wygodna po prostu dla samorządu. Aby nie być posądzonym, że to są jakieś gry na Śląsku, w województwie śląskim,
ekspertami ZASP byli koledzy w ogóle spoza regionu śląskiego. Marszałek Śląski posługuje się ekspertyzą dostarczoną przez swój zespół obsługi prawnej, gdzie się stwierdza, że marszałek może sobie powołać kogokolwiek ze stowarzyszenia ZASP, że on o tym decyduje, a nie władze stowarzyszenia, które często posługują się ludźmi spoza ZASP-u. Mamy teraz przykład. Jest komisja w Rzeszowie. Pani Katarzyna Deszcz, doświadczony dyrektor, reżyserka, w ogóle nie jest członkiem ZASP-u, a jest, przyjęła na siebie rolę eksperta w konkursie. O mediach publicznych, regulująca przestrzeń mediów publicznych. I było wysłuchanie publiczne, w którym uczestniczyły wszystkie środowiska istotne w polskiej kulturze. I był wielki hałas wokół tego, co więcej, były deklaracje, że to wysłuchanie publiczne będzie miało istotny wpływ na kształt ustawy. Wyszło gówno z tego. Nic z tego nie wyszło. Dokładnie nic. Dzisiaj praktycznie biorąc, media publiczne są odłożone w historii polskiej, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Zwyciężyło przeświadczenie, iż państwowym, rządowym mediom nie jesteśmy w stanie nadać charakteru mediów publicznych. Bo taka jest prawda o porażce kolejnych regulacji w dziedzinie mediów publicznych. Najlepsza z możliwych praw, albo być gorsza praw. To jest najlepsza z możliwych praw. Zwyciężyło przeświadczenie, że skoro 20 lat nie udało się odpartyjnić mediów publicznych, a właściwie schodziliśmy coraz dalej od modelu mediów publicznych wymarzonego w 1991 roku, to pewnie się Polakom to udać nie może, bo przez to nie ma co się oszukiwać, że rezygnujemy z mediów publicznych. Co to znaczy dla debaty publicznej, dialogu społecznego, sytuacji komercjalizacji mediów i medializacji polityki, to wiem. To, że Polska od 10 lat nie wie, dokąd idzie i coraz bardziej nie wie, dokąd idzie, to właśnie między innymi dlatego, że nie ma przestrzeni debaty publicznej. Bo w przestrzeni komercyjnej taka debata jest nieciekawa. Każdy naród ma swoje 3-5%, który wiedzie ten naród albo do piekła, albo do czyśćca, albo do nieba. Jeżeli temu 3-4% nie da się spełniać jego funkcji przywódczej, to naród musi paść w konkurencji z innymi, które zapewniamy elitom politycznym, kulturalnym, naukowym, a także moralnym zapewniają przestrzeń, w której mogą te elity ze sobą rozmawiać. My nie znamy tego cudownego mechanizmu, ja przynajmniej nie znam, nie mam żadnego pojęcia, jak jest ten cudowny mechanizm, który przenosi dorobek elit do społeczeństwa. Ale wierzę i wiem, że on istnieje. Jeżeli się tę płaszczyznę likwiduje, tę instytucję likwiduje, to się praktycznie biorąc likwiduje celowe kierowanie własnym rozwojem. Szanse na celowe kierowanie własnym rozwojem. I drugi przypadek. Sprzed 2 tygodni, przed tygodniem. Mamy z jednej strony drugą fundamentalną ustawę, jak chodzi o ustrój kultury, działalności kulturalnej. Ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej. I prawie w tym samym tygodniu mamy pakt dla kultury. Jesteście Państwo, jesteśmy Państwo, bo ja też jestem w tej sytuacji, w takiej przestrzeni oto, że w relacji między polityką, społeczeństwem i kulturą żyjemy godząc się na to w totalnym fałszu. Bo jeżeli dwie fundamentalne ustawy i dwie fundamentalne wobec tych ustaw zapowiedzi znakomitej większości polskiej polityki dla mediów, dla publiczności robią jedno. I w tym samym momencie w tej fabryce, Ryszardzie, w tej fabryce prawa robią zupełnie dokładnie coś przeciwnego. To znaczy, że mamy problem autentyczny. Prawdziwy. Teraz już tylko dwa słowa.
Z mojego punktu widzenia, mówię raczej jako dysydent z lat 70., a nie aktualnie kończący, że tak powiem, swoje publiczne życie człowiek. Bo tu się poglądy nie zmieniły od głębokiego PRL do dzisiaj. Z mojego punktu widzenia, jak idzie o kapitał ludzki, a zwłaszcza kulturę jako instrument budowania wartości kapitału ludzkiego, to trzy rzeczy są absolutnie zasadnicze i na nich trzeba skupić uwagę elit, jakkolwiek one się dalej nie dzielą branżowo. Jest to najpierw kwestia wolności, absolutnie numer jeden, kwestia wolności. Nie ma mowy o tym, aby Polska i Polacy skutecznie konkurowali w świecie dominowanym przez Chiny i Indie w przyszłości. Tak już mówię skrótem, symbolicznym. Jeśli Polacy nie będą nauczeni do wolności, a w tym także do odwagi, dzielenia się z innymi swoim innowacyjnym myśleniem. Muszą myśleć innowacyjnie, ale muszą też mieć odwagę dzielenia się swoim innowacyjnym myśleniem. Namawiam Państwa bardzo gorąco do tego, żebyśmy uważali, że interes teatru jest interesem wspólnym. A wracając do ustawy, która jest powodem naszego spotkania, chociaż nie tylko, bo zaczęliśmy się z panem marszałkiem spotykać sporadycznie znacznie wcześniej, kiedy trwały prace nad tą ustawą, to wydaje mi się, że ona, to znaczy to nie jest ta ustawa, która nas dotyczy. Nas dotyczy przede wszystkim sposób finansowania instytucji kultury. To znaczy ja akurat jestem dyrektorem Teatru Miejskiego w Warszawie, których to teatrów miejskich samorządowych w Warszawie jest 20. I to jest ogromny ból głowy dla miasta. Bo jeżeli miasto ma jeden teatr samorządowy, to nie ma żadnego bólu głowy dogadać się albo się nie dogadać z dyrektorem. W takiej sytuacji, w której jest Warszawa i są teatry miejskie w Warszawie, instytucjonalne, z przerwy słyszymy o tym, że po prostu kosztuje to straszliwe pieniądze, nie mówiąc o tym, że Warszawa jest stolicą, jest metropolią i że powinna dawać obraz kultury zróżnicowanej przede wszystkim przez instytucje artystyczne, w tym instytucje teatralne. Więc ja bym bardzo Państwa namawiała do tego, żebyśmy się zajęli inną ustawą, to znaczy ustawą o samorządach. I tam zastanowili się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć sobie finansowanie instytucji kultury, dopóki one jeszcze funkcjonują w tym prawie, że są po prostu, ich działalność, ich budżet opiera się głównie na dotacji, a nie na przychodach z biletu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałabym bardzo tutaj też wesprzeć i podpisać się obiema rękami za sposób, w jaki pan Andrzej Celiński mówi o sprawach kultury i o roli państwa. Wszyscy znamy się bardzo dobrze, tak jak tutaj jesteśmy. Wszyscy znamy swoje poglądy i w zasadzie tak naprawdę ważna jest forma. Ważna jest forma, w jakiej będziemy walczyć i starać się o to, w jaki sposób będziemy mogli tworzyć i funkcjonować. Otóż żarliwość, namawiam Państwa do tej samej żarliwości, którą ma pan Andrzej Celiński, żebyśmy przestali mówić o drobiazgach, a żebyśmy mówili o pryncypiach, o tym, co jest naprawdę najistotniejsze. Nie o tej noweli, która nam nic nie daje, w niczym nie przeszkadza i z którą sobie naprawdę jakoś poradzimy. Panie marszałku, czy mogę ponarzekać rozrywkowo? I jest to bardzo wskazane, jeśli taką tonację uzyskamy w narzekania. Ja właśnie w sprawie gwałtów. Otóż poprzednim razem mówiłam o kulturze atlantyckiej i teraz też chciałam powiedzieć, że w dalszym ciągu są symptomy poważnych gwałtów kultury atlantyckiej na kulturze polskiej. Właśnie na kulturze, na dorobku twórców, na instytucjach kulturalnych i na tym, czym karmi się odbiorców. I myśmy zapytali się z mężem jednego z dyrektorów bardzo renomowanych teatrów muzycznych, czy może zagrać polską sztukę. I na to dyrektor powiedział szczerze, bo był znajomy. Ja mam jedną kieszeń, a w tej kieszeni mam tak.
mam Coca-Colę, mam komórki, mam, no, mam chipsy, mam samochody pewne. No więc zastanówcie się, czyje to jest. I będę grał pięciu braci Smith sprzed 50 lat, a oczywiście to była amerykańska sztuka muzyczna, pół wieku ma. No i będę to dawał, ten towar polskiej publiczności, która i tak przyjedzie do mojego teatru. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Też jestem pod wrażeniem pani dyrektor ustąpienia pana posła Cywińskiego. Z uwagą słuchałem poza istotnymi sprawami, tymi pryncypiami, nawet był tam pewien sarkazm, którego czasem nam brakuje. Zdarzał pan, panie pośle, kilkakrotnie wolność, wolność, wolność. Proszę państwa, otóż dochodząc do tej 80 ostatnio zostałem poczęstowany wolnością. Wszyscy państwo doskonale wiedzą, co się stało na terenie Lublina, że zaproszono mało znaną osobę, która zbeształa świętej pamięci kanclerza. I po miesiącu nareszcie dowiedzieliśmy się o tym, że coś takiego miało miejsce, a co nie powinno się zdarzyć, ponieważ jest prawnie pisane, że zmarły dobrze albo wcale. A jednak to zaistniało i to na takiej uczelni. To jest jeden kwiatek. Drugi kwiatek to jest to, że po zakończeniu Festiwalu Szkół Artystycznych była konferencja, na której to wystąpił przedstawiciel naszego środowiska, dyrektor zauważalnego teatru w bardzo bogatym województwie, które będzie w przyszłości stolicą europejską, i oświadczył, że tak na dobrą sprawę to trzeba tego Czechowa i Szekspira pochować, po prostu pogrzebać. To jest też pewien symptom wolności. Jak temu zapobiec? Bo proszę państwa, jeżeli ktoś ukradnie pieniądze, to albo ma sprawę, albo powiedz. Wsadzają go te kciuki. Natomiast jeżeli człowiek ma pieniądze i próbuje prowadzić instytucję artystyczną z przyzwoleniem miejscowych władz i on śmie użyć tego rodzaju sformułowania, i to jeszcze na Festiwalu Szkół Artystycznych, proszę państwa, czyli to dochodzi do tych kręgów następnego naszego pokolenia. Proszę państwa, to musi być pewne ograniczenie. Ja rozumiem, że w różnych kontekstach pan, panie pośle, nie używał tego słowa, ale ja używam w tym znaczeniu pejoratywnym. Jak to jest możliwe? Co zrobi, nie wiem, marszałek, prezydent miasta w stosunku do człowieka, któremu powierza się pieniądze, powierza się zespół artystyczny i on określa, że część tej literatury zostaje wymazana. Mało tego, to się stało jeszcze w przededniu polskiej prezydencji. Także nie daj Boże, jeżeli cudzoziemcy się o tym dowiedzą, to będą kiwali głowami, jakie to znakomite pomysły można zorganizować na terenie naszego tego kraju. I wreszcie ostatnia sprawa, może trzy tylko zdania, proszę państwa, planom podniesiono, że panowie Mroczkowie nie mają już zatrudnienia. No nie mają, dlatego że sami zaryzykowali, poszli do telewizji, grali, no, gra się skończyła, bo uprawianie zawodu musi polegać na pewnej zasadzie, proszę państwa. No, trzeba go uprawiać nie miesiąc, dwa, trzy lata, tylko udało mi się to, proszę państwa, powyżej 55 lat. To wtedy ja rozumiem, że są podstawy, nawet jeżeli nie uda się w aktorstwie, to te podstawy dają nam do jakiegoś zajęcia humanistycznego i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że większym problemem jest to, co się dzieje z naszym szkolnictwem artystycznym. To znaczy pedagodzy, którzy chcą tam wykładać, przekazują swoją wiedzę, a co się dzieje z absolwentami?
proszę Państwa, a może jest za dużo tych szkół? Przecież to są cztery uczelnie artystyczne. Brałem udział w festiwalu. Nawet próbowałem przekonać, żeby to był festiwal imienia Jerzego Grzegorzewskiego, ponieważ on na te nowe tory kierując Teatrem Narodowym. Także, proszę Państwa, tematów, problemów w naszym środowisku jest bardzo, bardzo dużo. Ale rzeczywiście należy według pana posła Zyńskiego pryncypialnie ustalić pewne sprawy. Ja brałem udział w tym spotkaniu, które pan zorganizował, panie pośle. Wydawało mi się, że ruszymy bryłę spozad świata. No tak troszkę się popchnęło. Dzisiaj jeszcze pan dodał, za co dziękujemy, a ja jeszcze raz składam podziękowanie osobom siedzącym za stołem prezydialnym, ciesząc się, że panowie przewodniczący, pan marszałek, kontynuują zainteresowanie kulturą. To widać. I cieszę się, że znalazłem się w tym gronie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, od czasu naszego ostatniego spotkania wiele zmieniło się w Polsce. Mianowicie ogłoszono, rząd ogłosił, że kultura już będzie rozpieszczana w naszym kraju i 1% odpisu na kulturę będzie obowiązywał. Środowisko artystyczne, różne bardzo, które żyło dotychczas w wielkim żalu i wielkiej biedzie, bo to trzeba powiedzieć, ucieszyło się. Część osób, tak połowa mniej więcej, powiedziała, że już będzie cudownie, będziemy mieli wspaniale. Część osób nie bardzo wierzyła w te obietnice, uważając, że jest to typowa kiełbasa wyborcza, ogłoszona umyślnie w tym momencie, kiedy była potrzebna. A więc podział środowiska artystycznego. No i nagle nie wprowadzono jeszcze żadnego 1%, natomiast kilka tygodni po ogłoszeniu tej radosnej wiadomości dyrektorzy największych letnich festiwali w Polsce, o tym będę mówił, bo to jest mi najbliższe, otrzymali wiadomość, że minister kultury odmówił jakiegokolwiek wsparcia tych bardzo długo działających imprez. To jest festiwal, Europejski Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy, którym mam przyjemność od 30 lat dyrektorować. Festiwal, który gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi, 40 tysięcy ludzi z całego świata, z Australii, San Francisco i z całej Europy, z Izraela, nie mówiąc już o Polsce. Zero w momencie rozpoczęcia festiwalu. Innym festiwalem jest festiwal Moniuszkowski, innym festiwal Adysali, innym festiwal imienia Adama Didura, jeszcze innym już światowej sławy, festiwal muzyki w Łańcucie. I jeszcze inne tego typu festiwale, nie mam kontaktów i nie znam nazw tych festiwali. To są festiwale, które służą naszej wakacyjnej publiczności, wypełniają tę straszną lukę i prezentują wartościową, podaną w popularniejszej formie sztukę muzyczną, teatralną, a także gwiazdy estrady przyjeżdżają na te festiwale. A więc przyjeżdżają polscy artyści i pieniądze, które są wypłacane na festiwalu, to nie są wypłacane dyrektorowi festiwalu, tylko muzykom z licznych filharmonii w kraju, z oper, z operetek, z teatrów dramatycznych i poszczególnym artystom, którzy występują z recitalami na tym festiwalu. A więc jest to rodzaj wsparcia także kultury polskiej. Odmówiono jakiejkolwiek pomocy, 0 zł. Czy Państwo mogą sobie wyobrazić dyrektora, który podpisał stertę umów na ogromną kwotę, wszyscy domyślamy się jaką, i budzi się codziennie rano ze świadomością, że ma 0 zł w budżecie i nie wie, co ma zrobić. Czy zlikwidować te festiwale, ale jak zlikwidować? Jak ja miałbym zlikwidować festiwal Kiepury, który jest moim dzieckiem? Ja żyję tym festiwalem.
mogę poświęcić temu festiwalowi część swojego zdrowia, ale do pewnej granicy i nieprzespane noce. Ale czy to na tym polega polityka kulturalna kraju i to, co robi minister kultury, pożal się Boże, w naszym kraju? Czy mam to wszystko podporządkować swojej zachciance, żeby 40 tysiącom ludzi, różnych ludzi, opowiadać o pięknie uroku muzyki, o pięknych rzeczach, które stworzono i pokazywać im to i przybliżać? No są jakieś granice szaleństwa, którym no musimy się opanować w pewnym momencie. Ja myślę, że to, co powiedział pan Ignacy Gogolewski o tym panu, który przemówił w Lublinie i powiedział, że trzeba Szekspira i jeszcze kogoś, i Czechowa wyeliminować. Wrocław. To przynieść do Wrocławia. Proszę Państwa, to jest po prostu ciąg dalszy braku jakiejkolwiek polityki kulturalnej w naszym kraju. Dotychczas w Ministerstwie Kultury latami całymi istniała jakaś hierarchia urzędnicza, na czele której stał minister, ale ktoś pod ministrem albo jeszcze piętro niżej doskonale wiedział, kto, co, ile lat i dlaczego robił w kulturze i jakie osiąga z tego powodu efekty. Dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj prywatni zupełnie urzędnicy ministerstwa nie znają nawet nazwisk twórców kultury, bo ich to nigdy dotychczas nie interesowało. Oni dostali posadę i siedzą na swoim stanowisku od godziny 8 rano do 15.30 po południu. Przecież to, proszę Państwa, jest zgroza. My, ludzie, którzy zajmują się na co dzień kulturą, którzy całe życie tej kulturze poświęcili, my nie mamy punktu odniesienia. My nie mamy do kogo się zwrócić i powiedzieć, proszę Pana, to jest niemożliwe. Jedna ze śpiewaczek opowiadała mi, że przyszła do ministerstwa w jakiejś sprawie, bardzo mi uprzejmie ją załatwiono. I ona mówi, proszę Pani, ja byłam jedyną po wojnie, która śpiewała Izoldę w dramacie Ryszarda Wagnera, Tristan i Izolda. To rzadkość światowa. A urzędniczka smarkata w ministerstwie spojrzała na nią i mówi, wszyscy tak mówią. Proszę Państwa, to jest szaleństwo czyste, w którym myśmy się znaleźli. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć wyjście, chociaż częściowe, z tego szaleństwa. To, co nam najbardziej potrzebne, oprócz pieniędzy, bo one muszą istnieć, to potrzebna jest stabilizacja tej kultury oraz troska o kulturę wykazywana przez wyższych urzędników państwowych, a szczególnie urzędników Ministerstwa Kultury. Kiedy odmówiono na festiwal jeden, drugi, trzeci, czwarty pieniędzy, dano 0 zł, myśleliśmy, że ktoś z ministerstwa zadzwoni i powie, jak sobie poradzicie, co zrobicie, skąd weźmiecie pieniądze na ten festiwal, że będzie rozmowa jakaś. Ich to w ogóle nie interesuje. Czy festiwal lat 50 odbywa się w Polsce, czy go w ogóle nie ma w Polsce. Ja, proszę Państwa, nie chcę siać żadnej propagandy, ale wracam myślami do czasów. Żyłem w tych czasach i działałem. Byłem już artystą, kiedy w Polsce rządziła lewica. Lewica, śmiem to twierdzić absolutnie, była jedyną partią, która miała na sercu tak poważnie sprawy kultury. A pan minister Józef Tejrman, premier, czy minister kultury Włodzimierz Sokorski, którego też znałem, to były ideały ludzi zasiadających w tym gabinecie i pełniących tę funkcję, bo oni ponad wszystko kochali kulturę, a jeszcze bardziej ludzi kultury. I oni wiedzieli, kto to jest pan Mroczek,
żeby posłużyć się słowami pana Gogolewskiego, a kim jest Irena Eichlerówna czy Ignacy Gogolewski. I dlatego, proszę państwa, wzdychamy do tych czasów. Niech naprawdę ktoś zajmie się kulturą i pomoże twórcom, bo ile możemy ciągnąć ten wóz ciężki po bagnistej drodze. Mówimy bardzo piękne słowa, mówimy o wolności, która jest najważniejsza. Mówimy o potrzebach artystów, po czym przechodzimy na retorykę kapitał ludzki, zasób ludzki. Mam nadzieję, że tak jak państwo, ja nie czuję się ani kapitałem, ani zasobem. Ja czuję się istotą ludzką. Myślę, że dopóki w naszym myśleniu będziemy stosować ekonomiczne sformułowania, czy polityczne, dotąd będą powstawały takie ustawy, które o istotach ludzkich w ogóle nie myślą. Dotąd będziemy mieli sytuacje, w których artyści wszelkich branży będą traktowani jako kapitał, z którym można zrobić cokolwiek, można go wymienić, można go zastawić, można go rozdać. Zasób można eksploatować albo nie. I do momentu, kiedy nie zacznie być w myśleniu, zarówno na niższych piętrach, jeśli dyrektor myśli o swoim zespole jako o zasobie ludzkim lub kapitale, to takie są właśnie skutki, jak potem z nieszczęściami artystów. Jeśli władze myślą o środowiskach artystycznych jako o zasobie lub kapitale ludzkim, to takie powstają ustawy, które zmierzają do eksploatacji zasobu, a nie do myślenia o istotach ludzkich. Cieszyłbym się bardzo, gdybyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy wszyscy istotami i że może od tego zaczynajmy wszelkie sprawy prawne, sprawy regulacji i dalsze. To nam pewnie także pomoże nie być ze sobą zantagonizowanymi. Ustawy o prowadzeniu działalności politycznej. A mianowicie, to już jest kolejny przypadek, kiedy wychodzi z Ministerstwa Kultury ustawa, która była poddana konsultacjom społecznym, z których to konsultacji społecznych nikt nie skorzystał. Poszła w takim kształcie, jaki była na początku, do Komisji Kultury w Sejmie. To samo było z nowelizacją ustawy o prawie autorskim. Odbywaliśmy cały szereg konsultacji w ministerstwie. Niestety do Komisji Kultury trafiła ustawa w takim samym kształcie, jaki była na początku. Nikt nie wyciągnął żadnych wniosków z tych konsultacji, czy odbyły się one po nic, prawda? Dopiero cały ciężar debaty przeniósł się do Komisji Kultury i do Sejmu. Wspomniał pan Andrzej Celiński o losach ustawy medialnej. To było to samo. Z tym, że ta ustawa powstała z inicjatywy poselskiej. W związku z czym rozpoczęły się konsultacje tutaj w Sejmie, w Komisji Kultury. Trwały bodajże 3 spotkania były na ten temat. Ustawa trafiła do Sejmu dokładnie w takim samym kształcie, nie brała pod uwagę żadnych uwag środowisk, żadnych niczyich uwag w ogóle, tylko tak trafiła, jak została napisana. Jest to jakiś rodzaj, nie wiem, no pewnej arogancji władzy, który wynika być może z tych sondaży, no, że z takiego poczucia ciągłości tej władzy. No, ale w każdym razie mnie się to trochę nie mieści w głowie. Biorąc pod uwagę ustawę medialną, która była fatalna, której nie chciał nikt tutaj poprawić. Musieliśmy sięgnąć środków tak drastycznych, że prosiliśmy pana prezydenta o weto. To weto zostało zastosowane, ta ustawa w pierwszym kształcie została obalona przez weto prezydenckie, prawda? Pisaliśmy ogłoszenia w prasie. Pamiętam, napisaliśmy list taki o ratowaniu mediów publicznych, który podpisali m.in. Wajda, Penderecki, Kilar, Julia Hartwig. Ukazał się ten list w 3 gazetach największych jako ogłoszenie płatne. Wieczorem pan poseł Chlebowski w dzienniku telewizyjnym powiedział, no tak, no podpisali ten list, no ale to już jest za późno, no bo pewne decyzje zapadły, więc nie wiadomo po co pieniądze zostały na to ogłoszenie wydane. Telewizja przyszła do mnie, żebym ja to skomentował. No, wtedy pamiętam, powiedziałem, że jeżeli takie nazwiska Julia Hartwig czy Wajda Spenderecki nic nie mówią panu Chlebowskiemu, to zdobędziemy też podpisy Smolarka i Krzynówka.
To, co powiedział mi w trakcie wypowiedzi pana prezesa Waszkiewicza pan przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski. Panie prezesie, listy naszej formacji otwarte są dla twórców. W imieniu pana przewodniczącego zapraszamy na te listy, bo wiemy, że byłoby to mocne wzbogacenie tych list. Te listy są otwarte. Konkludując, szanowni państwo, bez nadmiernej poetyki rysuje się tutaj wiele kolejnych spraw, które należałoby uporządkować, a później zastanowić się, czy można im nadać formę jakichś projektów legislacyjnych, przekuć w ustawę, po to, by można wyegzekwować to, o czym państwo mówicie, a nie doczekuje się realizacji. No, chciałoby się, by żadna z ustaw nie pozwalała na to, mówił zdaje się o tym pan prezes Kijowski, pan dyrektor Kijowski, by grający fałszywie puzonista nie odnosił nigdy zwycięstw nad wybitnym reżyserem. Świat tak na głowie stać nie może i po to są mądre akty prawne, żeby stawiać ten świat rzeczywiście na nogach. Mówiono również o tym, że status artysty jest niejasny i niski. No, wymaga to rzeczywiście zastanowienia się jakichś regulacji, być może ustawowym, nad statusem twórcy. Mówił to o tym prezes Łukaszewicz, że kiedy był aktorem w Niemczech, tam od razu uzyskiwał rangę profesora renomowanego uniwersytetu, a nie rangę nijaką, rangę nieopisaną, rangę nieczytelną. Dużo uwagi poświęciliśmy tej ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Dobrze by się stało, gdyby pan prezydent poddał te zapisy jakiejś refleksji, uwzględnił racje artystów. No, ustawa żadna, jakakolwiek, w żadnym obszarze, ona nie może być biczem. Trudno oczywiście oczekiwać, żeby jakakolwiek ustawa była kąpielą w szampanie. Tego oczywiście też nigdy nie będzie, ale ona musi być tym, o czym mówił pan prezes Brączki tutaj w końcu tej naszej debaty, że nie może być tak, że ustawa poddawana jest konsultacjom, a później plon tych konsultacji jest niewykorzystywany i ustawodawca z nich nie korzysta, więc takie działania pozorne w tworzeniu prawa i pozorne uwzględnianie racji tych grup, których ustawa dotyczy, też nie powinny mieć miejsca. Wiele kwestii poruszył pan minister Andrzej Celiński, w tym również kwestie ustawy medialnej, rangi telewizji. No wciąż ten obszar oczekuje na jakieś dobre opisanie, tak by rzeczywiście te media nie były, media publiczne nie były historią Polski, żeby nie dryfowały, żeby nie były czasem czy rzeczywistością zupełnie nieopisaną i dryfującą. W tych sprawach, które państwo poruszaliście, my uzupełnimy jeszcze ten nasz program Kultura w programie SLD, ten nasz dokument Kultura w programie SLD, czy tak jak powiedziałem, sposób myślenia naszej formacji o kulturze, te kwestie, które państwo akcentowaliście po kilkakroć, a mianowicie sprawę edukacji. Narzekamy na taką nikłą, śladową obecność obywateli w kulturze, ale przecież to bierze się z niedostatku edukacji w tym obszarze. Podobnie rzecz ma się z digitalizacją zasobów, które pozostają w rękach Polonii. Jest to kwestia, myślę, nie aż tak kosztowna, jak ważna, gdy idzie o dokumentowanie tego, co w polskiej historii w obszarze kultury ważne. No i kończąc, chciałem może jeszcze powiedzieć, że tak jak i poprzednio zapiszemy tę naszą dzisiejszą rozmowę, prześlemy ją państwu drogą elektroniczną i wydaje mi się, że to, co dziś uzyskaliśmy, nie było tu jakiejś popisowej wielkiej retoryki, nie było tu diagnoz na granicy jakiejś lamentacji, było dużo mądrych recept.
recept, z których mądry polityk, pochylając głowę, będzie chciał skorzystać, a nie odwracać się od tych mądrych recept i przepisów, które Państwo wskazywaliście plecami. I kiedy Pan Prezes Marek Waszkiewicz mówi, że nic z tego nie będzie, to myślę, że nie myśli tu o naszym spotkaniu, a myśli w ogóle o tym obszarze kultury, który uważa za obszar nie do naprawienia. A ja myślę, że jest tu przeherowatość myślenia Pana Prezesa Waszkiewicza i myślę, że kiedy mówi nic z tego nie będzie, on po prostu wierzy, że jednak z tego będzie wiele, tylko właśnie tym przeherowatym zwrotem chce nas zmobilizować, byśmy słów nie rzucali na wiatr, by te słowa nie pozostały w tej sali, a by były kanwą do pracy, by były kanwą do tego, byśmy następne spotkanie mogli uznać nie za powtarzanie pewnych fraz, które tu padły, a za kolejny element, za kolejny dzień, w którym będziemy posuwać się na tej drodze budowania lepszej kultury. Dziękuję Państwu i do zobaczenia we wrześniu.